pan dyrektor, ale dziękuję również opiekunom, wychowawcom, seniorom, rodzicom, a więc wszystkim osobom, które przyczyniają się do tego, aby ta kwestia nie była bardzo wysoka. Cieszę się, że jest tak dużo zawodników, które zaliczyłem na 18. To jest jeden, tak jak powiedziałem, jeden z większych turniejów halowych w Polsce Nożnej w powiecie mazowieckim. I cieszę się, że ta tradycja tego turnieju kołajkowych jest utrzymana, a wręcz rozwijana. Z mojej strony chciałbym życzyć wszystkim zawodnikom, aby dzisiejszy turniej dostarczył wam wiele emocji, satysfakcji, aby rywalizacja była fair play, gdyż na wszystkich zawodników dzisiaj biorę udział, czekają atrakcyjne nagrody. Jak pan dyrektor wspomniał, nagrody główne ufundowało Starostwo Powiatowe w Mazowicach i mam nadzieję, że po dzisiejszych zawodach każdy z was będzie zadowolony, będzie pamiętał, że taki turniej mikołajkowy, który jest wygrywany w Chocznie co roku w okolicach początku grudnia, zawsze jest super imprezą, na który warto przyjeżdżać, zapraszać inne zespoły i mówić wszystkim innym kolegom o tym, że ten turniej należy wspierać, należy mówić, liczyć, bo to jest odkrocza na waszej przyszłej kariery, która mam nadzieję nastąpi w Polsce. Aby nie przedłużać, bo jak pamiętam, to nawet przed komunistów nie ma zbyt nie. To życzę wszystkich udanych zawodów, zdrowych sportów rywalizacji, turniej kłaniowy rząd. Uważam za to. Witam bardzo serdecznie. Przedstawię wam system.